Dziękuję bardzo, bracia, siostry, za ten przywilej, jaki dzisiaj udzieliliście, iż zaprosiliście mnie do tej usługi. Miło mi jest bardzo z tego powodu i będę się starał, aby w tym wykładzie, który mam dla braterstwa przygotowany, oddać Bogu cześć i chwałę, a do nas wszystkich, aby wyniknęło z tego widowanie. Pieśń, którą śpiewaliśmy, jest to pieśń, która jest poniekąd stała się wstępem do mojego wykładu, no bo kto chce żyć, niech na krzyż swój zrzuci wzrok. Spójrzmy więc na ten krzyż i co tam się dla nas znajduje, a temat, jaki chciałbym z braterstwem dzisiaj poruszyć i zaproponować do wspólnych rozważań, zatytułowany Ofiara Abrahama. Niektórzy mówią o tej historii Abrahama i ofiarowaniu przez Abrahama jego syna Izaaka, że jest to Ewangelia Starego Testamentu. Bowiem kiedy czytamy Ewangelię zapisaną w pigułce, w jednym wersecie w Ewangelii Jana 3,16, to jest chyba najbardziej znany werset wszystkim chrześcijanom, jacykolwiek żyją na ziemi. Wszyscy też bardzo dobrze znamy te słowa. To odpowiednikiem tych słów w Starym Testamencie z pewnością może być pierwsza Mojżeszowa, 22 rozdział. I odczytajmy sobie ten fragment, który nam opowie o Abrahamie, o jego synu Izaaku i o tej ich wspólnej podróży do krainy Moria. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 22 rozdział, od pierwszego wersetu. A po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: Abraham. A on odpowiedział: oto jestem. Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jakie ci wskażę. Nazajutrz rano Abraham osiodłał swego osła, zabrał z sobą dwóch sług i syna Izaaka. Narąbał drzewa do spalenia ofiary i ruszył w drogę do miejscowości, o której mu Bóg powiedział. Trzeciego dnia podniósł Abraham oczy swoje i z daleka ujrzał to miejsce. I wtedy rzekł do swych sług: zostańcie tu z osłem, ja zaś i chłopiec pójdziemy tam, aby oddać pokłon Bogu, a potem wrócimy do was. Abraham, zabrawszy drwa do spalenia ofiary, włożył je na syna swego Izaaka, wziął do ręki ogień i nóż, po czym obaj się oddalili. Po jakimś czasie odezwał się Izaak: ojcze. A on powiedział: słucham, synu. Wtedy Izaak powiedział: widzę tu ogień i drwa, a gdzie jest baranek na ofiarę całopaloną? Abraham odpowiedział: Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu. I szli obydwaj dalej. Kiedy już przyszli na miejsce, które Bóg wskazał, zbudował Abraham ołtarz i ułożył na nim drwa i związał swego syna Izaaka i położył go na drwach przygotowanych na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. Ale wtedy anioł pański zawołał na niego z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie. A on rzekł: oto jestem. Anioł rzekł: nie podnoś ręki na własnego syna, nie czyń mu nic złego. Wiem już, że lękasz się Boga. Nie zawahałeś się bowiem oddać na ofiarę swego jedynego syna. Wówczas Abraham rozejrzał się i spostrzegł barana uwikłanego rogami w zarośla. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna. I nazwał Abraham to miejsce Pan Obmyśli. Stąd po dziś dzień, mówią, na górze pańskiej będzie obmyślony. Ta historia sama w sobie już jest bardzo piękna i poruszająca. Możemy z niej wyciągnąć dla nas naprawdę wiele cennych lekcji, jeśli chodzi o w ogóle nasze chrześcijańskie życie, takich moralnych i etycznych. Ale mówi nam ona o czymś więcej niż tylko o wspaniałej postawie Abrahama, jego posłuszeństwie, jego wierze, jego wierności Bogu. W tej historii Bóg przedstawia nam samego siebie. Chce pokazać samego siebie, a szczególnie swoją, jedną z największą zaletę Boga w swojej, w jego miłości. To właśnie w Abrahamie Bóg chce nam pokazać koronę wszystkich jego zalet, koronę jego charakteru, która powinna być również koroną i naszego charakteru, a jest to właśnie miłość. Ta miłość to właśnie
Abraham w naszej historii, który tak prowadzi swojego syna Izaaka na ofiarę, tak jak Bóg w swojej miłości prowadzi swojego syna jednorodzonego, umiłowanego na ofiarę. Bóg, który rozmawia z Abrahamem, to Bóg swoich pozostałych czterech przymiotach charakteru, czyli Bóg swojej sprawiedliwości, Bóg swojej mocy i Bóg w swojej mądrości. Natomiast Izaak to oczywiście umiłowany syn Boga, czyli nasz Pan. Nasz Pan znany wcześniej jako Logos, a potem jako człowiek nazwany imieniem Jezus. Tak jak Abraham odgrywa decydującą rolę w tej podróży i w ofiarowaniu swojego syna Izaaka, tak boska miłość odgrywa decydującą rolę w zbawieniu człowieka. I zobaczmy, że w wielu wersetach Biblii właśnie to, na co Bóg nam wskazuje, kiedy mówi o zbawieniu człowieka, to właśnie jest miłość. Od chociażby zacytowany już, przypomniany przez nas werset Jan 3,16. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna. Nie mamy tu w tym wersecie wspomniane, że Bóg był na tyle sprawiedliwy, że dał swojego Syna na korzyść człowieka, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Nie jest też mowa o tym, że Bóg był w stanie dać swojego Syna, jest na tyle mocny i potężny, że dał swojego Syna, ani nie jest na tyle mądry i w swojej mądrości tak postanowił, że dał swojego Syna. Oczywiście te wszystkie elementy boskiego charakteru biorą udział w realizacji tego wielkiego dzieła zbawienia, ale to, no, co Bóg akcentuje w tym wersecie, to jest właśnie miłość. Tak Bóg umiłował świat. Albo 1 Jana 4,9, jeśli ten werset to jest za mało, możemy odczytać 1 Jana 4, rozdział, a werset 9. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Znowu, nie mądrość się objawiła, nie sprawiedliwość, nie objawiła się też moc Boża, ale co się objawiło? Boża miłość. Rzymian 5,8 to kolejny fragment. Rzymian 5,8. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Ta miłość w tych wersetach, tych trzech, które przeczytaliśmy, to właśnie Abraham, który prowadzi swojego syna na ofiarę. To właśnie miłość odgrywa decydującą rolę w dokonaniu zbawienia. Jak się nad tym zaczniemy zastanawiać, drodzy braterstwo, to zobaczymy, że im dłużej żyjemy, im dłużej jesteśmy świadomi tego wszystkiego, im bardziej dojrzewamy w naszym chrześcijańskim życiu, w naszym poświęceniu, tym mniej jesteśmy w stanie to pojąć. Tak przynajmniej dzieje się ze mną. Nie wiem, czy też tak macie, że im lat mi przybywa z roku na rok, im człowiek bardziej się zastanawia nad tym wielkim dziełem zbawienia i co Bóg tak naprawdę dla nas zrobił, Jego Syn dla nas, jak wygląda ta Jego boska miłość w stosunku do nas, grzeszników, tym mniej jestem w stanie to pojąć, tym bardziej mnie to przerasta. Boska miłość jest na znacznie wyższym poziomie niż nasza, dlatego że ona jest boska, a nie ludzka. I to do tego stopnia, że nie tylko mamy napisane w Słowie Bożym, że Bóg ma miłość, ale że jest miłością. O żadna inna cecha nie została tak uwypuklona, jak właśnie boska miłość, że Bóg został nazwany, sam siebie nazywał miłością. Dlatego był w stanie dokonać tak wielkiego zbawienia. I to naprawdę było wielkie zbawienie. Przejdźmy do takiej krótkiej analizy poszczególnych wersetów z tej pierwszej Księgi Mojżeszowej, 22 rozdział. Zacznijmy od wersetu pierwszego. Po tych wydarzeniach Bóg poddał Abrahama pewnej próbie. Bóg Abrahama. Powiedział do niego: Abrahamie, a on odpowiedział: jestem Panem. W jaki sposób Bóg w swoich trzech zaletach mądrości, sprawiedliwości i mocy rozmawia z miłością, czyli z Abrahamem? Takie myśli oczywiście pojawiają się w Bożym umyśle i w Bożym sercu. Są to myśli dotyczące wielkiej ofiary, jaka
będzie złożona. Oczywiście Bóg nie musi poddawać sam siebie próbie, bo On dobrze wie, kim jest. On dobrze wie, co posiada, kim jest wewnątrz, jaki jest w swoim charakterze. On dobrze wie, na co go stać, dobrze wie, na co stać Jego miłość. Więc w jakim znaczeniu Bóg poddaje próbie swoją miłość? W takim, że demonstruje ją wszystkim innym istotom. Na czym polega Jego miłość w stosunku do rodzaju ludzkiego? I jak wiemy, nawet dalej ona sięga, bo obejmuje swoim zasięgiem upadłych aniołów, którzy oczywiście pokutują. W takim właśnie znaczeniu Bóg chce zademonstrować swoją wielką miłość przede wszystkim do swoich stworzeń i pokazuje ją w działaniu. Nie jest to tylko deklaracja, tak jak ludzie często są skłonni deklarować swoje wielkie uczucia albo swoje wielkie intencje. Natomiast Bóg pokazuje swoją miłość w działaniu i pokazuje nam, że to ona odgrywa największą rolę w Jego charakterze i największą rolę w naszym zbawieniu. W pewnym momencie Abraham po tym pierwszym wersecie słyszy zdumiewające polecenie. Wtedy rzekł Bóg: weź Twego jedynego i tak bardzo umiłowanego przez Ciebie syna Izaaka. Udaj się do krainy Moria i tam na wzgórzu, które Ci wskażę, złóż go ofierze. Ta myśl dotycząca ofiarowania Izaaka, umiłowanego syna, pojawia się w Bożym umyśle na długo przed tym, zanim ta ofiara miała zostać złożona. Czyli Bóg w swojej wszechwiedzy, Bóg w swojej mądrości określa dokładnie, jak będzie wyglądać przyszłość. On nie tylko wie, jak ta przyszłość będzie wyglądać, bo jest wszechwiedzący, ale On wie, jak chce, żeby ta przyszłość wyglądała, bo to On ją tworzy, On ją planuje. On jest właśnie tym, który decyduje o tym, jak będzie wyglądać przyszłość. I tak właśnie powstał w Bożym umyśle boski plan wieków. Tworzy swój plan zbawienia człowieka na długo przedtem, zanim stworzył w ogóle tego człowieka. I kiedy Bóg tworzy ten swój plan zbawienia rodzaju ludzkiego, to widzimy, co odgrywa w tym w Jego planie znaczącą rolę. Zbawiciel. Ofiarę, jaką będzie musiał złożyć baranek, którego Bóg zaplanował, zanim stworzył cokolwiek. Już w Jego umyśle powstał plan ofiarowania baranka. Odczytajmy sobie, te słowa są zapisane w pierwszym liście Piotra, pierwszy rozdział 18 i 20 do 20 wersetu, o tym Bożym planie i o tym zasadniczym etapie realizacji boskiego planu. 1 Piotra 1, 18 do 20. Wiecie przecież, że z waszego przewrotnego życia, przekazanego wam przez ojców waszych, zostaliście wykupieni i to nie jakimiś przemijającymi dobrami, jak srebro czy złoto, ale najdroższą krwią Chrystusa, baranka niepokalanego bez żadnej skazy. Był on co prawda ustanowiony odkupicielem jeszcze przed stworzeniem świata, lecz ze względu na was objawił się dopiero w tych ostatnich czasach. Baranek niepokalany, bez skazy, ustanowiony, przeznaczony, zaplanowany przed stworzeniem świata. Bóg, który mówi do Abrahama: weź twojego syna umiłowanego, idź do krainy Moria i tam go złóż ofierze, to oczywiście Bóg swojej sprawiedliwości, z pewnością, który widzi w swojej sprawiedliwości, że jeśli stworzy człowieka, jeśli ten człowiek upadnie, co będzie wymagane, żeby go odkupić? Drugi doskonały człowiek. Jest to też z pewnością Bóg w swojej mądrości, który pokazuje, w jaki sposób człowiek może osiągnąć życie wieczne. Człowiek, który jeszcze nie został stworzony. Jaki jest najlepszy plan dla kogoś takiego, kto zostanie dopiero stworzony i w jaki sposób doprowadzi do tego, żeby mu dać życie wieczne na własność. Bóg to wszystko rozważa w swojej umyśle. Skąd my to wiemy, że Bóg akurat tak rozważał to w swojej umyśle? Bo żyjąc w obecnych czasach, kiedy kończy się już realizacja wielkiego etapu, pewnego wielkiego etapu boskiego planu, 6000 lat dozwolenia na zło, widzimy, ile rzeczy zostało zrealizowanych, to możemy zobaczyć,
jakie poszczególne elementy ten jego plan zawierał. Więc co Bóg tak naprawdę zaplanował, jak on to widział, zanim stworzył świat. A jaki to był plan? No właśnie stworzenie człowieka, a potem poddanie go próbie. I świadomość tego, że on w tej próbie upadł i popadnie w grzech i że zostanie na nim wydany wyrok śmierci. A potem wyzwolenie z tego upadku przez śmierć baranka. W żaden inny sposób nie można było tego zrobić. I ponowne doprowadzenie go do tego stanu, który człowiek stracił, a potem ponowne poddanie go próbie. Jedyna i najlepsza droga do tego, żeby człowiek mógł żyć wiecznie i być, jak brat Wiktor nam to pięknie przedstawił, szczęśliwy. Po nieskończone wieki wieków będzie człowiek żył, nigdy nie umrze, jego życie nigdy się nie skończy, jego radości i pokoju nie będzie końca. Gdyby była inna droga, z pewnością Bóg by wybrał tą inną, lepszą drogę, tak? Ale lepszej nie ma, to jest jedyna. Najtrudniejszy etap tego planu został przedstawiony w tej właśnie historii, kiedy Abraham idzie ofiarować swojego umiłowanego syna. Zwróciliście, braterstwo, uwagę na to polecenie, w jaki sposób Bóg precyzuje, kogo Abraham ma wziąć i złożyć na ofiarę. Czy nie wystarczyłoby powiedzieć, weź Izaaka i idź z nim do krainy Moria? Czy Abraham nie wiedziałby, o kogo chodzi? A co Bóg mówi? Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka. Lub inny przykład, i tak bardzo umiłowanego przez ciebie syna. Już choćby w tym zdaniu, w tym jednym zdaniu, co Bóg chce powiedzieć? Że on mówi o swoim własnym synu, umiłowanym. A to, co się wydarzy teraz w tej historii ofiarowania Izaaka przez Abrahama, jest tylko zapowiedzią tego, co ma się wydarzyć w przyszłości. Bóg oddaje na ofiarę swój największy skarb, swojego jedynego syna, którego bardzo miłuje. I on to zawiera właśnie w tym poleceniu. Którego pewnego dnia zabierze w podróż do krainy Moria, aby złożyć go w ofierze. Osobiście go stworzył. Dał mu przywilej stworzenia również wszystkich innych rzeczy. To, co powstało, co widzimy, my sami, Ziemia, Wszechświat, zostało stworzone przez Logosa, przez Niego, przez Jego Syna. Jak sobie, braterstwo, wyobrażacie relacje, jakie musiały panować między Bogiem Wszechmogącym, wtedy, kiedy stworzył pierwszą istotę we Wszechświecie? Właśnie swojego umiłowanego, jedynego syna. Trudno sobie wyobrazić, tak? To jest kolejna rzecz, którą trudno nam sobie wyobrazić i pojąć, jakie te relacje musiały być i jakie musiały być niesamowite. Ale wyobraźmy sobie właśnie tę sytuację, kiedy jeszcze nie ma ziemi, nie ma w ogóle wszechświata. Nawet nie ma jeszcze aniołów, nie ma nikogo. Ale jest nieskończony Bóg, bez początku, który rozpoczyna proces stwarzania czegokolwiek od swojego syna. Pojawia się Logos. I co tu dużo mówić? Nam, kiedy rodzi się dziecko, są rodzice i rodzi się to dziecko, jak bardzo my się cieszymy, że ono przyszło na świat. A z czego my się tak cieszymy? My się cieszymy, bo widzimy w nim podobieństwo do nas. Widzimy, że podobny jest do mamy, do taty, to ma po mamie, to ma po tacie. Widzimy nowe życie, które powstało i które możemy pielęgnować. Z pewnością w taki sam sposób Bóg cieszył się dziełem swoich rąk, stworzoną nową istotą, którego nazywa swoim synem. I widział, że ta pierwsza istota we wszechświecie jest odbiciem Jego chwały, jest podobny do Niego, jest tak piękny jak Ojciec i tak doskonały jak Ojciec. Zobaczmy, że te relacje możemy zauważyć w kilku innych fragmentach Słowa Bożego, na przykład wtedy, kiedy Jezus jest nazwany, czy Logos, mądrością Bożą. To przypowieści Salomonowe, 8 rozdział, jak zobaczycie, braterstwo, gdybyśmy czytali od 22 wersetu, przypowieści Salomonowe, 8 rozdział, to zobaczymy tam opowieść o Logosie. I ten 22, nie będziemy go tu czytać w całości, ale ten 22 werset mówi tak: Pan stworzył mnie jako pierwocinę swojego stworzenia, na początku swych dzieł z dawna.
O kim tu może być mowa? No tylko o Logosie, o tym jego synu właśnie. Ale 30 werset, zwróćmy uwagę, co mówi nam werset 30? Byłam, jako mądrość oczywiście, przy nim jako umiłowane dziecko. Radość sprawiała mu każdego dnia, bawiąc się nieustannie w jego obecności. To są relacje między ojcem i synem. Ojciec, który jest zadowolony, który się cieszy tym swoim synem, Logosem, i syn, Logos, który jest zachwycony swoim ojcem. To namiastka właściwie można powiedzieć tego, co tam naprawdę się działo między nimi. Apostoł Paweł z kolei mówi o tym odbiciu chwały Bożej w naszym Panu w Logosie. Zobaczmy Kolosan 1, 15 i 16. List apostoła Pawła do zboru w Kolosan, pierwszy rozdział 15 i 16 werset. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodny wszelkiego stworzenia, więc pierwszy był, który został stworzony. Bo w nim wszystko zostało stworzone. I to, co na niebie, i to, co na ziemi, to widzialne i niewidzialne. Trony, władztwa, zwierzchności, potęgi, wszystko zostało stworzone przez niego i dla niego. Więc zanim cokolwiek powstało, drodzy braterstwo, istniał Bóg i istniał jego jednorodzony, umiłowany syn. I zobaczymy, jak często Bóg to podkreśla, kiedy mówi o naszym Panu, kiedy już rodzi się jako człowiek i rozpoczyna się to wielkie dzieło zbawienia i ta misja na ziemi, w jaki sposób On mówi o swoim Synu. Bo w ten sposób, co chce jeszcze nam pokazać? Jak wielką cenę trzeba było zapłacić i jaką wielką cenę On był zdolny, ta Jego miłość zdolna zapłacić za to, żebyśmy my mogli żyć za nasze zbawienie. Na przykład przy chrzcie, Mateusz 3,17, a głos z nieba zabrzmiał. Oto Syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie. To mówi Bóg o swoim Synu. Albo na górze przemienienia, Mateusz 17,5. A kiedy On jeszcze to mówił, oto zakrył ich obłok pełen światła, a z obłoku dał się słyszeć głos. Oto mój Syn umiłowany, w Nim całe moje upodobanie. Jego słuchajcie. Albo w przypowieści o winnicy, Ewangelia Marka, 12 rozdział. A spośród wielu innych, jednych pobili, drugich pozabijali. Ale miał jeszcze jednego, ukochanego syna. Posłał wreszcie i jego do nich, mówiąc sobie, uszanują przynajmniej mojego syna. Apostoł Paweł w liście do Kolosan 1,13. Wy zaś sami pełni radości również dziękujcie Bogu, który pozwolił wam uczestniczyć w dziedzictwie świętych w światłości. To On wydobył nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swojego umiłowanego Syna. Sam nasz Pan mówi o tym w Ewangelii Jana wielokrotnie. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Albo inny fragment. Ojciec miłuje Syna i ukazuje Mu wszystko, co On sam czyni. Ukaże Mu zresztą jeszcze większe dzieła, aby was napełnić zdziwieniem. Więc te relacje między Ojcem i Synem, to, że Izaak, tak jak Izaak jest umiłowanym, jedynym synem Abrahama, tak dla Boga tym umiłowanym, jedynym, jednorodzonym synem jest Jezus, właśnie te wersety nam tutaj pięknie przedstawiają. Tak długo jak Izaak jest, bo widzimy właśnie tym oczkiem w głowie, długo oczekiwanym synem, największym skarbem. Tak właśnie Logos jest największym skarbem umiłowanym przez Boga i jest miłością Bożą. Werset trzeci. Wstał więc Abraham bardzo wczesnym rankiem, osiodłał osła, zabrał ze sobą dwóch sług oraz syna Izaaka, narąbał drew do spalenia ofiary i udał się w drogę do miejsca, które Bóg mu miał wskazać. Co jest niezwykłego w tym opisie, drodzy braterstwo? Niezwykłe jest oczywiście to, że Abraham sam tu wszystko przygotowuje. Jak wiemy, Abraham był majętnym człowiekiem i posiadał naprawdę wielki majątek i wiele sług. Jeśli nie kilkaset, tak myślę, nie znalazłem opisu, ile tych sług mógł posiadać, to z pewnością kilkadziesiąt sług.
tacy ludzie jak on nigdy osobiście nie siodłali swojego osła, ale w takich sprawach lub w jakichkolwiek zadaniach, które mieli do zrealizowania, powierzali te sprawy swoim sługom. To jest tak, jakbyśmy sobie dzisiaj mogli wyobrazić, że jest bardzo bogaty człowiek w tym świecie, posiadający również wielki majątek, a skoro wielki majątek, to musi też posiadać wiele sług, bo o taki wielki majątek trzeba zadbać. I wyobraźmy sobie, że taki bogaty człowiek obecnych czasów bierze jeden z 10 swoich super luksusowych samochodów i bierze i jedzie nim na myjnię po to, żeby spędzić tam 2 godziny i osobiście go umyć. Takich rzeczy się nie robi. Takich ludzie tak majętni, takich rzeczy osobiście nie robią. Oni mają od tego swoich sług. Abraham też miał swoich sług. Ale w tej sytuacji ta niezwykłość polega na tym, że Abraham od początku jest bardzo skoncentrowany na tej sprawie. On wie, że to jest najtrudniejsza i najważniejsza misja jego życia. Dlatego chce wszystko zrobić sam i robi osobiście sam, żeby nie umknął mu najmniejszy szczegół całej tej sprawy. Sam wstaje wczesnym rankiem, sam siodła osła, sam rąbie drwa, które mają być zużyte na ofiarę całopalną. To właśnie piękny obraz Boga, który sam przygotowuje historię zbawienia człowieka i sam wszystko nadzoruje od samego początku do końca. Wstał wcześniej rano Abraham, to poranek nowego dnia. Jakiego dnia? 7. dnia. Więc widzimy tutaj Logosa Boga i Logosa, którzy stworzyli cały wszechświat, którzy stworzyli istoty duchowe i stworzyli ziemię i widzimy, że Bóg stwarzał. Proces stwarzania trwał 6 dni, 6 epokowych dni, a 7. dnia Bóg odpoczął. Ten dzień odpoczynku to właśnie Boży Sabat. Wcześniej rano, jak mamy powiedziane, Abraham wstał, to początek tego 7. dnia. A co się wydarzyło na początku 7. dnia, wcześniej rano? Pierwsza rodzina ludzka, nasi rodzice, Adam i Ewa, dopuścili się grzechu. Po zgrzeszeniu, wcześniej rano, zaraz po zgrzeszeniu, Bóg podejmuje konkretne działania, które mają ostatecznie ujrzeć swój koniec na Golgocie. Wstał więc Abraham bardzo wczesnym rankiem i rozpoczął przygotowania. Ci dwaj słudzy, których Abraham bierze ze sobą, to dwie grupy sług, którzy uczestniczą w podróży na górę Moria. Oni nie uczestniczą w ofierze, ale uczestniczą w całej tej drodze przygotowania do złożenia tej ofiary. Mamy ich w wielu miejscach przytoczonych w Słowie Bożym i są to aniołowie i prorocy. Bóg posługuje się, wykorzystuje aniołów do tego, żeby realizować swój plan, a także istoty ludzkie, czyli proroków, którzy spisują wszystko to, co Bóg im każe przez aniołów, podawał swoje słowo, spisać na w związku z ważną potrzebą, o której sobie za chwilę powiem. Między innymi ten fragment, który tutaj warto by było przytoczyć, to 2 Piotra 1:10, gdzie właśnie tych dwóch sług jest wymieniony. Zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce, starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy, który przepowiadał cierpienia mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie. Im to zostało objawione, że nie sobie samym, lecz wam usługiwali w tym, co teraz zostało zwiastowane przez tych, którzy w Duchu Świętym, zesłanym z nieba, opowiadali wam radosną nowinę, a są to rzeczy, w które sami aniołowie wejrzeć pragną. Czyli widzimy tutaj proroków, którzy prorokowali o Mesjaszu i którzy próbowali zrozumieć te proroctwa, ale do końca nie potrafili. Widzimy tu aniołów, którzy również uczestniczą w tych proroctwach, w sensie podawania tych proroctw i sami próbują wejrzeć, czyli zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi, ale też nie mogą. Wszyscy aniołowie przypatrują się temu wielkiemu wydarzeniu, które miało miejsce, a mianowicie oczywiście w tym stworzeniu jest Adam i Ewa postawieni w raju na próbie i upadek, i grzech, i wypędzenie ich z raju. Więc co teraz Bóg zrobi w tej sytuacji? Jednym z aniołów, który na pewno się przypatruje tej całej sytuacji, jest
Jego Syn, Logos, który wtedy jest w niebie. I On stwarzał to wszystko mocą Bożą. A teraz widzi upadek. I też z pewnością zastanawia się, co się teraz wydarzy. Jakie Bóg podejmie w związku z tym działaniem. Jeszcze w tym momencie zupełnie nie wie, jak trudne będzie to zadanie i na czym ono będzie dokładnie polegać. Osiołek to zarządzenia w pismach Starego Testamentu dotyczące Mesjasza i tego, jak miała wyglądać złożona przez niego ofiara, a rąbanie drew, bardzo istotny fragment, ponieważ te drwa będą towarzyszyć nam do samego końca, to starannie przygotowane nauki Starego Testamentu dotyczące wielkiej ofiary złożonej przez Mesjasza, proroctwa zapowiadające Mesjasza. To właśnie ci dwaj słudzy i osiołek niosą drwa na miejsce ofiary. Czyli Bóg wykorzystuje wiele słów i wiele osób do tego, żeby pewne rzeczy podać. Głównie w pismach Starego Testamentu, ponieważ te pisma Starego Testamentu odgrywają kluczową rolę w przekazaniu informacji dotyczących Mesjasza, nie tylko, ale również tego, jak ta ofiara miała właśnie wyglądać. Dlaczego prorocy spisują tak ważne i dlaczego Bogu zależy na tym, żeby spisać te wszystkie słowa, które potem stworzą nam księgi Starego Testamentu, prorocze księgi? No z pewnością dla tych wszystkich, którzy będą czytać, bo o to właśnie chodzi, żeby przeczytać te księgi, i żeby tego Mesjasza w przyszłości rozpoznać. Kiedy nasz Pan przychodzi na ziemię po raz pierwszy, to widzimy, co się dzieje. Te proroctwa nagle zaczynają się ich zrozumienie otwierać w umysłach ludzkich. Więc oni rozpoznają, część z nich, nie wszyscy oczywiście, rozpoznają w naszym Panu Jezusie Chrystusie Mesjasza, bo co wiedzą, że Mesjasz miał się urodzić w Betlejem i miał pochodzić z rodu Dawida. I właśnie choćby te dwa proroctwa spełniają już wiele innych, bo jeszcze jest Maria, tak? Która nie pokalała poczęcie Marii, to też to proroctwo Izajasza tu mówił, jest wiele proroctw, które są w Starym Testamencie, które wskazują na Mesjasza, realizuje się w naszym Panu Jezusie Chrystusie. To był jeden z celów, dla których Bóg podawał te proroctwa, żeby Mesjasz mógł być rozpoznany na podstawie proroctw. A drugi cel to z pewnością na przykład tacy czytelnicy późniejsi, tacy choćby jak my, którzy czytają te proroctwa i co my w nich widzimy. Jak wiele jeszcze innych tych proroctw się wypełniło. I to nas buduje, bo widzimy tę realizację tego boskiego planu i możemy w nim zobaczyć Jezusa Chrystusa jako naszego Zbawiciela, jak również wiele innych rzeczy, które od Niego zostały wyprowadzone od tej wielkiej ofiary. Ale jest jeszcze jeden powód, dla którego Bóg z pewnością podał proroctwa i wykorzystał tych dwóch sług, którzy towarzyszą Abrahamowi w podróży. A tym powodem jest z pewnością Jego Syn. Jego umiłowany Syn, który rodzi się na ziemi jako niemowlę, a potem jako młodzieniec i potem jako 30-letni już dojrzały mężczyzna udaje się na pustynię po to, żeby studiować Pisma Starego Testamentu. I co on tam w tych pismach Starego Testamentu znajduje? Znajduje w nich szczegóły swojej misji i jak ona będzie wyglądać. Dowiaduje się wielu rzeczy, które prowadzą go w tajemnicę tego, kto ma być Mesjaszem i jak ma wyglądać jego droga. I potem mamy napisane, że Abraham wstał i poszedł, po przygotowaniu wstał i poszedł na to miejsce, do krainy Moria, czyli do miejsca ofiary. I to wielkie zbawienie miało zostać dokonane. Werset 4. Trzeciego dnia podniósł Abraham oczy swoje i ujrzał to miejsce z daleka. Więc wędrują ze sobą 3 dni. To jest dość odległe miejsce, prawda? Że trzeba wędrować nawet dłużej, bo trzeciego dnia Abraham zobaczył to miejsce z daleka i tak naprawdę z antytypu można wywnioskować, że wędrowali na to miejsce 4,5 dnia. Ale trzeciego dnia można było to miejsce zobaczyć z daleka. Jak myślicie, braterstwo, ciekawe, prawda, w jaki sposób te 3 dni minęły tej wspólnej podróży. Idą obok siebie, Abraham i Izaak. Abraham bardzo kocha swojego syna Izaaka, do tego stopnia, że przez te 3 dni, a nawet później, nie wtajemnicza go w szczegóły tej wyprawy. Więc z pewnością musi
co rodzic robi. My byśmy powiedzieli udawać tak troszkę, czyli maskować swój prawdziwy cel tej podróży. Kiedyś Izaak się śmieje, a z pewnością traktuje tą podróż radośnie, to Abraham też się śmieje. Rozmawiają z sobą, z pewnością Izaak ma wiele pytań. Na pewno jest dumny, że idzie z tatą w taką długą podróż. Przez 3 dni są bardzo blisko siebie, idą obok siebie, ramię w ramię, patrzą na siebie, śpią razem, razem jedzą posiłki. Ale przez ten cały czas Abraham ma z tyłu głowy tą przeszywającą myśl, że wkrótce straci skarb swojego serca, że własnymi rękami odbierze życie Izaakowi i złoży go na ofierze, w ofierze Bogu. Jak trudne musiały to być chwile dla Abrahama, a szczególnie wtedy, kiedy po 3 dniach podniósł swoją głowę i zobaczył to miejsce, że zbliża się do niego. Tak właśnie Bóg, który zobaczył 3 dnia tej podróży, podniósł swoje oczy i zobaczył to miejsce z daleka. Jakiego dnia? 3 tysiącletniego dnia. Co takiego wydarzyło się 3 tysiącletniego dnia? Właściwie można powiedzieć nawet w połowie, dokładnie w połowie tego 3 tysiącletniego dnia, Bóg pokazany w Abrahamie doszedł do etapu podania wielu więcej szczegółów dotyczących tego, jak będzie wyglądać okup złożony za człowieka. Do tej pory też podawał pewne wzmiankował na ten temat, że taka ofiara będzie musiała być złożona, ale były to tylko wzmianki. Ale od tego momentu, czyli od tego 3 dnia, można było już pewne rzeczy zobaczyć wyraźnie, ponieważ Bóg podał więcej szczegółów dotyczących tego, na czym ta ofiara będzie polegać. I przez to Bóg podał tego 3 dnia więcej szczegółów przez prawo zakonu, a głównie przez święto Paschy. Zobaczmy, że jeszcze w Egipcie Bóg rozpoczął podawanie prawa zakonu jeszcze w Egipcie, kiedy naród Izraelski tam się znajdował. Od tego momentu, jak mówi nam Słowo Boże, rozpoczął Bóg podawanie zakonu i od czego zaczął podawanie? Prawa zakonu. Nie podał 10 przykazań, prawda? Nie zaczął od podawania 10 przykazań narodowi izraelskiemu. Ani nie rozpoczął podawania prawa zakonu od ceremonii żydowskich, które później Żydzi odprawiali. Od czego zaczął? Od baranka. Od baranka paschalnego. Od tego, że 14 Nisa ten baranek miał być zabity, a jego krwią mieli być uratowani pierworodni z narodu izraelskiego. Nie jest to więcej szczegółów? Już nawet wiemy, kiedy miał być baranek zabity. 14 Nisa. Potem w późniejszym czasie, przez kolejne etapy podawania zakonu, Bóg podaje jeszcze więcej szczegółów i podaje nam dzień pojednania, ofiarę cielca, która dokona pojednania między nim a Adam, czyli człowiekiem. Chociaż złożenie tych wszystkich ofiar i tego wszystkiego, co Bóg przedstawił, więcej szczegółów, należało jeszcze do przyszłości. Jeszcze 1650 lat później miała być ta ofiara złożona od tego momentu baranka paschalnego, to jednak od tego momentu można było już to miejsce zobaczyć wyraźnie. Werset 5. Wtedy rzekł Abraham do swoich sług: zostańcie tutaj z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, a gdy się pomodlimy, wrócimy do was. Czyli Bóg mówi do aniołów i sług Starego Testamentu: zostańcie tutaj, a my pójdziemy dalej. Czyli Bóg pozostawia te 2 grupy swoich sług w takim zrozumieniu, na ile pozwolił im do tej pory to zrozumieć. Bóg nie wyjawia wszystkich szczegółów procesu zbawienia ani aniołom, ani ludziom, tym prorokom, którzy spisywali wszystko, co Bóg kazał im spisać. Dlaczego Bóg tak utrzymuje w tajemnicy pewne rzeczy? Dla dobra realizacji swojego planu, dla powodzenia realizacji tego planu. Wiem, że jest wielki Boży przeciwnik, który też w tym czasie uczestniczy w tej wyprawie, ale z boku przygląda się i chętnie by pokrzyżował boskie plany. Ale Bóg nie podaje aż tak wiele szczegółów. Jak czytaliśmy wcześniej, zbawienie to było przedmiotem rozważań i dociekań proroków. Ale nie było im dane zrozumienie wszystkiego. W pewnym momencie Abraham każe pozostać w tym miejscu, w pewnym miejscu i aniołom, i prorokom i nie pozwolił zbyt wcześnie zrozumieć pewnych istotnych rzeczy. Werset 6.
Abraham wziął drwa na całopalenie i włożył je na syna swego Izaaka. Sam zaś wziął do ręki ogień i nóż i poszli obaj razem. Czyli Abraham bierze te drwa, te starannie przygotowane przez Boga nauki i proroctwa związane ze zbawieniem świata i wkłada je na Izaaka. Czyli to pokazuje w ten sposób, że ty to wszystko wypełnisz. Ty wykonasz to trudne zadanie. Na ciebie wkładam realizację tego, o czym mówią te proroctwa, co jest zapisane w tych drwach, bo one mówią o tobie. Ty właśnie jesteś tym, kim to jest pokazane w pismach Starego Testamentu. Sam zaś Abraham bierze ogień i nóż, czyli Bóg bierze pod swój nadzór, w swoje ręce doświadczenia, wszelkiego rodzaju trudne doświadczenia, które mają ostatecznie zakończyć się śmiercią, nóż, ale Bóg sprawuje nadzór nad wszelkimi okolicznościami życia naszego Pana, które, jak wiemy, ostatecznie kończą się na krzyżu. I zobaczmy, że nasz Pan, będąc tu na ziemi, wtedy, kiedy już trwa ta misja i on jest zupełnie świadomy tego, to jest również świadomy tego, że ten ogień i nóż są w rękach Jego Ojca. Widzimy to w scenie przed Piłatem, kiedy mówi do niego, nie miałbyś na pewno żadnej mocy, gdyby ci nie była dana z góry. Gdyby mój ojciec na to nie dozwolił, że ja tu teraz stoję, nigdy by ta sytuacja się nie wydarzyła, bo to w jego rękach jest ogień i nóż, a nie w twoim. W rękach czyj był ogień i nóż? W rękach Abrahama, czyli Bożej miłości. To jest lekcja również dla nas, drodzy braterstwo. Czy zawsze mamy tą samą świadomość, którą miał nasz Pan we wszelkich okolicznościach naszego życia, przez które nam przychodzi nam przechodzić te okoliczności i doświadczać różnych trudnych sytuacji w naszym życiu, że spotyka nas tylko to, na co Bóg dozwoli. I jak dobrze, że ogień i nóż jest w rękach Abrahama, czyli w rękach Bożej miłości, a nie w rękach kogokolwiek innego, bo co by się wtedy z nami działo? Ale mając świadomość tego, że wszelkie okoliczności życia, nad wszelkimi okolicznościami życia panuje Bóg i to On na nie dozwala i On decyduje o tym, kiedy się mają skończyć, możemy mieć pewność, że nawet włos z głowy nie spadnie nam bez Jego dozwolenia. Te myśli powinny nam, drodzy braterstwo, towarzyszyć stale, tak jak stale towarzyszyły naszemu Panu, a szczególnie ta głęboka wiara i ufność i spoleganiu na Bogu we wszelkich okolicznościach naszego życia będzie nam potrzebna w nadchodzących czasach, bo wiemy, że ten świat się kończy i kryzys się potęguje i że warunki kryzysowe, jak już żyjemy, będą jeszcze trudniejsze. Widzimy więc, że dalszą część drogi idą razem, już tylko we dwójkę. I że w dalszym ciągu, od tego momentu, Izaak wciąż nie wie, kto jest, kto będzie tą ofiarą. Wszystko jest, oprócz zwierzęcia, które miało być ofiarowane Bogu. Dlatego w końcu Izaak zadaje Abrahamowi to trudne i znaczące pytanie w wersecie 7. Izaak odezwał się do swojego ojca Abrahama. Ojcze mój, a gdy ten rzekł, oto jestem mój synu, zapytał, oto ogień i drwa, a gdzie jest jagnię na całopalenie? Ciekawe, że Izaak nie zapytał o to wcześniej, gdyż miał jakieś zaufanie do swojego ojca. Ale w momencie, kiedy już zbliżałem się na miejsce ofiary, to wciąż nie widać tej ofiary. Wciąż nie ma baranka. Jest wszystko, oprócz jagnięcia. To nasz Pan w wieku 12 lat, który sięga po pisma Starego Testamentu, jak dobrze wiemy, i próbuje zrozumieć, na czym będzie polegać zbawienie człowieka. I co tam w tych pismach widzi? Widzi drwa, czyli proroctwa przygotowane, widzi ogień w tych opisach zbawienia człowieka, ale nie widzi ofiar. Na pewno uważnie czyta Psalm 22. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Na pewno wyraźnie widzi Psalm 50, Izajasz 53, proroctwo Izajasza 53 rozdział. I nasz Pan w wieku 12 lat widzi, że ktoś tam jest pokazany w tych pismach i widzi, że na kimś te proroctwa muszą się ostatecznie wypełnić. Widzi ten ogień, te ciężkie doświadczenia, które dotkną tego Zbawiciela.
ale nie wie, kto to jest. Zastanawia się, Izaak zastanawia się, gdzie jest jagnię na ofiarę. Zobaczmy, jak potem radykalnie zmienia się ta sytuacja, kiedy on już o wszystkim wie, kiedy wie, że to on jest tą ofiarą za grzech świata. To jest ta sytuacja na przykład, kiedy zwraca się do faryzeuszy i nauczonych w piśmie, badacie pisma, bo sądzicie, że w nich żywot wieczny jest, a one składają świadectwo o mnie. One mówią o mnie. Te pisma, które wy badacie, że one wam dadzą życie wieczne, mówią o mnie, na mnie wskazują. Gdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, mówi dalej nasz Pan, wierzylibyście i mnie. O mnie bowiem on pisał. A co Mojżesz pisał o naszym Panu? Wspomniał choćby o tym baranku, tak? W księgach mojżeszowych, ile rzeczy możemy przeczytać wskazujących na naszego Pana. To ja jestem tym, kto ma być złożony w ofierze. Werset 8. Abraham powiedział do Izaaka: Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie synu i szli obaj razem. Czyli Bóg w swojej sprawiedliwości. Abraham mówi o tym Bogu w sprawiedliwości i mądrości, że on wie, kto będzie tą ofiarą. I to nam powinno na teraz wystarczyć. Czyli Bóg dobrze wie, jakie wymagania trzeba spełnić, żeby zaspokoić Bożą sprawiedliwość i jaki plan i jaki sposób realizacji tego jest najlepszy. Czyli do 30 roku życia Bóg nie daje naszemu Panu zrozumieć, kto będzie tą ofiarą, ale sam dobrze wie, kto nią będzie. Więc sam niesie ten ciężar w sercu. Jak myślicie, braterstwo, co czuł Abraham, kiedy jego jedyny, ukochany syn w drodze już na tą górę, kiedy się tam wspinają, zadaje mu to pytanie: Ojcze, a gdzie jest jagnię ofiary? Ja myślę, że to było tak, jak się to mówi, nóż w serce dla Abrahama, bo sam dobrze wiedział, że Izaak, że jego syn będzie tą ofiarą. I z pewnością w jego umyśle ta odpowiedź zabrzmiała: ty będziesz tą ofiarą, ale nie mogę ci teraz tego powiedzieć. Widzimy, że Abraham przez całą drogę niósł ten ciężar sam w sercu. Nie obarczał Izaaka. Tak samo Bóg nie obarcza zbyt wcześnie Jezusa świadomością tego, że on będzie tą ofiarą i że będzie musiał umrzeć. I zobaczcie, braterstwo, jak wiele w tej historii Bóg nam mówi. Nie tylko o realizacji swojego planu. Nie tylko o tym, jak to będzie wyglądać, że pisma zostały przygotowane z Starego Testamentu, że posługuje się różnymi sługami. On nam mówi o sobie, co on przechodził jako Bóg, bo on ma uczucia i on ma miłość i tą miłość tam pokazał. Więc podobne uczucia możemy odnaleźć, z pewnością domyślamy się jako ludzie, co musiał czuć Abraham. Więc możemy domyślać się, co musiał czuć Bóg, kiedy jego syn został, wyruszył razem z nim w tą wędrówkę, a ostatecznie sam dokonał tego procesu zbawienia. Jak blisko był niego, kiedy się narodził nasz Pan jako Zbawiciel. Widzimy to towarzyszenie, że Abraham cały czas tą drogę towarzyszy naszemu Panu. Kiedy narodził się nasz Pan w Betlejem, to Bóg ogłosił to światu. Aniołowie zaczęli śpiewać, narodził się Mesjasz, Zbawiciel. Pasterze przyszli złożyć mu pokłon. Mędrcy ze wschodu, Symeon, Anna. Bóg zadbał o to, żeby wybrać odpowiednią matkę dla naszego Pana, żeby to była Maria. I wiele innych rzeczy zatroszczył się o to, żeby jego umiłowany syn, żeby to nie przeszło do końca bez echa. Kto się narodził? Narodził się umiłowany Syn Boży, Syn Boga Najwyższego. A potem, kiedy był z Nim, kiedy na pewno Bóg był z Nim wtedy, kiedy z Nim dorastał, kiedy dorastał nasz Pan, kiedy widział Go jako młodego chłopca, kiedy czytał właśnie te pisma i patrzył na Niego z nieba. I widzimy, że to jest ten moment, kiedy nasz Pan zadaje w sposób symboliczny te pytania Abrahamowi, a Bóg mu na nie nie odpowiada jeszcze wtedy. I w końcu dochodzą do takiego momentu, kiedy Abraham zaczyna budować ołtarz. I to jest werset 9. Kiedy już przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, zbudował Abraham ołtarz, ułożył na nim drwa, związał swego syna Izaaka i położył go na drwach przygotowanych na ołtarzu. To jest ten moment właśnie, kiedy Pan Jezus ma już 30 lat i poświęca się Bogu na służbę.
I idzie na pustynię, żeby w samotności studiować pisma Starego Testamentu i poznać właśnie to, co mówiliśmy, szczegóły swojej misji. Więc te wszystkie pisma, które on czytał i proroctwa, które miały dotyczyć Mesjasza, nagle w tym momencie zaczynają dla niego przybierać zupełnie inne znaczenie. Teraz wszystko jest jasne. Teraz on dokładnie rozumie, o kim pisał Dawid w Psalmie 22, albo Izajasz w rozdziale 53, albo wszyscy inni prorocy. Abraham układa drwa na ołtarzu. To właśnie Bóg, który odkrywa przed naszym Panem prawdę Starego Testamentu, które znajdują się na ołtarzu, a więc wskazuje mu w tych pismach na to, gdzie zakończy się jego misja, że zakończy się śmiercią na krzyżu, właśnie na tym ołtarzu. Nasz Pan widzi siebie już, w tym momencie widzi siebie jako baranka paskalnego, widzi siebie jako cielca, że On jest tym cielcem z dnia pojednania. Co jeszcze widzi nasz Pan? Jak myślicie, braterstwo, widzi historię Abrahama i Izaaka? Ja myślę, że on dobrze widzi tą historię i z pewnością widzi, jak Abraham idzie z Izaakiem, bo czyta o tym na górze Moria i dokładnie wie, w jaki sposób ta historia wypełni się w jego życiu. Czym Bóg wiąże naszego Pana? Prawdą i duchem tej prawdy. Można powiedzieć poświęceniem. Nasz Pan poświęca się Bogu i to jest jego zobowiązanie do powierzonego mu dzieła, do powierzonego zadania, do pełnego posłuszeństwa, do wykonania woli Bożej. Następnie kładzie go na drwa i w ten sposób doprowadza do końcowej fazy tej misji, do realizacji już samego zbawienia. Izaak, jak widzimy, nie wyrywa się Abrahamowi, chociaż jest chłopcem, wydaje mi się, około 15 lat, jeśli braterstwo macie bardziej precyzyjne informacje, to bardzo chętnie posłucham, ale przypuszczam, że ma około 15 lat w tym momencie i pozwala Abrahamowi zrobić ze sobą wszystko. Pozwala się związać i pozwala się położyć na tym ołtarzu. To nasz Pan, który jest w pełni oddany woli Bożej. Właśnie taką uległość, taką pokorę, taką poddanie się w pełnej woli Bożej widzimy w naszym Panu. Na przykład w liście do Żydów apostoł Paweł, kiedy opisuje naszego Pana, to mówi między innymi słowa, które powiedział nasz Pan, Żydów 10:7, wtedy rzekłem, oto idę, chcę wypełnić wolę Twą, Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi. W zwoju księgi, czyli gdzie? Właśnie w pismach Starego Testamentu. Tam o mnie napisano, że taka jest Twoja wola, tak będzie wyglądał Twój plan. I ja go chcę wypełnić. Jak blisko jest Izaaka Abraham, kiedy kładzie go na ołtarzu, drodzy braterstwo. On go bierze na ręce i kładzie na tym ołtarzu. Więc widzimy tą szczególną bliskość naszego Boga względem naszego Pana w tych ostatnich godzinach jego życia. Zobaczcie, braterstwo, te sceny w ogrodzie Getsemana, jak one bardzo do nas przemawiają, kiedy nasz Pan mówi do apostołów, to nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie każdy w swoją stronę, a mnie zostawicie samego. Ale ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. Tak Abraham jest z Izaakiem. Werset 10. I wyciągnął Abraham swą rękę i wziął nóż, aby zabić swego syna. Więc widzimy, że Bóg tworzy i nadzoruje okoliczności śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus jest całkowicie świadomy, w jakiej sytuacji się znajduje. On nie jest zaskoczony. On wie, że to nie jest przypadek. Jak sam mówi, nikt mi tego życia nie odbiera. Ja oddaję je dobrowolnie. Więc postawa naszego Pana nie tylko jest wypełnieniem pism Starego Testamentu, nie tylko jest wypełnieniem woli Bożej, tego, że ja chcę być Mu posłuszny, ale On sam chce to uczynić. To jest również wypełnienie Jego woli. On chce poddać się pod wolę Bożą, chce być posłuszny i chce uczestniczyć w tym procesie zbawienia człowieka. To jest fragment z Ewangelii Jana, 10 rozdział od 14 do 18, bardzo wymowny i bardzo znaczący, gdzie nasz Pan mówi, ja jestem dobrym pasterzem, znam moje owce i one mnie znają, podobnie jak mnie zna Ojciec, ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce, dlatego miłuje mnie Ojciec, bo ja życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. Nikt mi go nie odbiera, lecz ja sam oddaję je z własnej woli. W mojej mocy jest oddać życie i w mojej mocy znowu je otrzymać.
Takie polecenie otrzymałem od swego Ojca. Widzimy więc w tych wersetach pełną dobrowolność ofiary naszego Pana. Wykonanie tego polecenia, które otrzymał od Ojca. To Izaak właśnie, który jest uległy swojemu Ojcu we wszystkim. Wyciągnął Abraham swoją rękę, czyli Bóg prowadzi naszego Pana w stronę krzyża, żeby zakończyć właśnie to wielkie i trudne dzieło, żeby je dokonać. Główna część planu zbawienia człowieka. Stworzenia, doprowadzenia do dopuszczenia na upadek człowieka, po to, żeby człowiek mógł w przyszłości żyć wiecznie, należy go jeszcze zbawić. Więc z jednej strony widzimy, drodzy braterstwo, nienawistnych Żydów w tej scenie ukrzyżowania naszego Pana, którzy krzyczeli ukrzyżuj go, którzy mieli serca pełne nienawiści dla tego proroka, który burzył im ich porządek rzeczy, które sobie stworzyli. Widzimy też okrutnych Rzymian, którzy nie przebierali, jeśli chodzi o różnego rodzaju cierpienia, jakie zadawali naszemu Panu. Ale z drugiej strony, co widzimy, drodzy braterstwo, widzimy, że to Panu upodobało się utrapić go w cierpieniu. Nóż i ogień nie był w rękach Żydów, ani w rękach Rzymian. On był w rękach Boga. Zobaczcie, braterstwo, Dzieje Apostolskie 2:23. To jest jeden też z wielu wersetów, które pokazują, że to było dzieło Boże, to zbawienie. Że te cierpienia, które spotkały naszego Pana, były z dozwolenia Bożego. Dzieje Apostolskie 2:23. Gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany, tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili. Był zatem plan, Boży plan, zgodnie z którym Bóg w swojej miłości, czyli przez Abrahama, wydał na śmierć swojego jedynego syna. I karę za grzechy, która miała spaść na nas, nie tylko na nas, ogólności ludzi, ale też i na nas, tak jak jesteśmy tu na tej sali, bo my też jesteśmy częścią tego rodzaju ludzkiego i to też za nas umarł nasz Pan. I to my jesteśmy tymi grzesznikami, na których miała spaść kara za nasze grzechy, za nasze nieposłuszeństwo, za nasze niemoralne życie, za nasze kłamstwa, za zdrady, za niewierność, za wiele złych rzeczy, których można by tu jeszcze wymieniać, to nie spadła kara na nas, ale spadła na świętego, niewinnego, posłusznego Syna Bożego. Ostatnio wpadł w moje uszy, bo nie oczy, ale słyszałem właśnie wiersz związany z ofiarą Abrahama i Izaaka. Niestety nie udało mi się go tutaj przypisać, żeby braterstwo przedstawić, ale w tym wierszu właśnie ktoś pięknie przedstawił ofiarę Abrahama i Izaaka, porównując ją właśnie do ofiary Boga na jego syna na krzyżu. I w tym wierszu autor, czyli ten człowiek, który pisze ten wiersz tak jakby od siebie, w pewnym momencie mówi, że kiedy przyglądał się temu wszystkiemu, co się tam działo właśnie w ostatnich godzinach naszego Pana, to był tak tym oburzony, że szukał winnego. I kiedy się tak rozglądał, żeby znaleźć winnego tej okrutnej śmierci, jaka stała zadana Zbawicielowi, to zobaczył w siebie, że on jest przyczyną, dla której nasz Pan musiał ponieść takie cierpienia i taką śmierć. A w swojej garści zobaczył gwoździe. Pamiętacie, braterstwo, taką pieśń? To nie gwoździe cię przebiły, lecz mój grzech. I to właśnie, to jest całe sedno. To jest właśnie przyczyna, dla której nasz Pan tak musiał cierpieć i musiał umrzeć. My jesteśmy tą przyczyną. Tak więc, kiedy Abraham kładzie Izaaka na drwach, to jest moment, kiedy nasz Pan umiera, jest położony w grobie. Ten moment, kiedy anioł powstrzymuje rękę Abrahama i Izaak wstaje z ołtarza, to jest czas zmartwychwstania naszego Pana jako nowego stworzenia, już w boskiej naturze. Werset 11 i 12. Ale wtedy anioł pański zawołał na niego z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie. A on rzekł: oto jestem. I rzekł: nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego. Czyli Bóg w swojej mądrości i sprawiedliwości mówi, że ofiarą, odpowiednią za człowieka jest człowiek.
Nie musi to być nowe stworzenie. Nowe stworzenie może naszego Pana może pozostać przy życiu. I taki był plan, żeby ono właśnie pozostało przy życiu. Wystarczy, że za człowieka umrze człowiek. Czyli istotą zbawienia była śmierć naszego Pana jako człowieka, a nie nowego stworzenia. Czyli cały proces zbawienia polegał na tym, żeby Zbawiciel umarł, żeby stał się tą ofiarą, a jednocześnie, żeby pozostał przy życiu. Stąd wołanie anioła: nie podnoś ręki na chłopca. Teraz wiem, że nie wzbraniałeś się ofiarować jedynego syna swego. Teraz to właśnie się okazało, jak wielka jest Boża miłość, że Bóg był w stanie oddać największy skarb swojego serca, swojego umiłowanego, jedynego syna, którego stworzył, zanim cokolwiek powstało i z którym tak wiele go łączyło, za nas, za rodzaj ludzki. Bóg tak umiłował świat, że syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego uwierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ta właśnie sytuacja pokazała, jak wielka jest i nie do pojęcia, przerastająca nasze małe ludzkie umysły możliwość ogarnięcia tego wielkiego dzieła zbawienia, miłość Boża do nas, grzesznych ludzi. Werset 13. Kiedy Abraham rozejrzał się dookoła, zobaczył barana, który zaplątał się rogami w gałęziach, podszedł do niego, przyprowadził go i złożył jako ofiarę całopalenia zamiast własnego syna. Więc to wiązanie Izaaka tak naprawdę trwało 3,5 roku od momentu poświęcenia się naszego Panu aż do śmierci. Bóg wiąże naszego Pana właśnie swoim słowem, duchem tej prawdy, a nasz Pan zobowiązuje się tą misję jako Mesjasz wypełnić. Widzimy, że umiera jako człowiek, czyli jako człowieczyn oddaje w ofiarę swoje człowieczeństwo. Ten baran zaplątany w krzaki to właśnie człowieczeństwo naszego Pana. Tym wszystkim, to wszystko, kim był jako człowiek. Natomiast on sam jako nowe stworzenie powstaje z grobu do boskiej natury. Widzimy więc, że nasz Biblia w tym miejscu również daje nam przykład baranka. To baranek był zaplątany w te krzaki i nasz Pan również jest nazwany właśnie barankiem Bożym. Werset 14. I nazwał Abraham imię miejsca onego: Pan obmyśli. Stąd po dziś dzień, mówią, na górze pańskiej będzie obmyślony. Dlaczego Abraham nazwał to miejsce Pan obmyśli? No bo z pewnością to nie był przypadek, jak już mówiliśmy, tylko zostało to obmyślone wcześniej, zaplanowane. To wszystko, te wszystkie wydarzenia, które miały miejsce, nie tylko te typiczne, które to rozważamy właśnie w obraz Abrahama i Izaaka, ale również cały plan zbawienia ludzkości został wymyślony przez Boga, opracowany w najdrobniejszych szczegółach. Ale szczególnie widzimy to, że Pan obmyśli, co Pan miał obmyślić, jak oddać swojego Syna na ofiarę za grzech świata i jednocześnie go nie stracić. W jaki sposób oddać Zbawiciela na śmierć i z powrotem go odzyskać. To właśnie mądrość Boża, przerastająca naszą ludzką mądrość. Wpaść na coś takiego, żeby zbawić, oddać na śmierć Zbawiciela i jednocześnie go nie stracić, może tylko Bóg w swojej mądrości. Tak jak Abraham ofiarował swojego syna, ale za chwilę go odzyskał i wrócił z nim do domu, tak samo Bóg, który ofiarował swojego syna na śmierć za nasze grzechy, z powrotem go odzyskuje. W tej historii, drodzy braterstwo, widzimy Boga, który swojego Syna, którego bardzo miłuje, ofiaruje za rodzaj ludzki. Widzimy właśnie Boga, który w cudowny sposób obmyślił plan zbawienia człowieka. Ten plan powstał w jego umyśle na długo przed stworzeniem świata, przed stworzeniem tego wszystkiego, czym my uczestniczymy. A zaraz wcześniej rano, zaraz po upadku człowieka, Abraham, czyli Bóg swojej niepojętej dla nas mądrości i miłości, rozpoczął realizację tego planu. Starannie przygotowuje drwa, które potem nakłada na Izaaka, czyli proroctwa o Mesjaszu, który wypełnia jego umiłowany syn. Jeśli braterstwo pozwolą, to jedno z tych proroctw moglibyśmy odczytać. I jeśli mogę prosić o strebasie, Izajasz 53 rozdział. O tym już dzisiaj mówiliśmy, ale posłuchajmy się,
jak nasz Pan, kiedy był młodym chłopcem, a potem 30-letni musiał czytać to, co na nas było. Izajasz 53. Któż uwierzył kazaniu naszemu, a ramię Pańskie komu objawione jest? Bo wyrósł jako latorostka przed nim, a jako korzeń z ziemi suchej, nie mając kształtu ani piękności. I widzieliśmy go, ale nic nie było widzieć, czemu byśmy go pragnąć, żądać mieli. Najwzgardzeńszy był i najgodniejszy z ludzi. Mąż boleści, świadomy niemocy i jako zakrywający twarz swoją. Najwzgardzeńszy, mówią, skądeśmy go za nic nie mieli. Zaiste, on niemoce nasze wziął na się, a boleści nasze własne nosi. A myśmy mniemali, że jest zraniony, ubity od Boga i utrapiony. Lecz on zraniony jest dla występków naszych, starty jest dla nieprawości naszych. Kaźń pokoju naszego jest na nim, a sinością jego jesteśmy uzdrowieni. Wszyscyśmy jako owce zbłądzili, każdy na drogę swą obróciliśmy się, a Pan włożył nam nieprawość wszystkich nas. Uciśniony jest i utrapiony, a nie otworzył ust swoich. Jako baranek na zabicie wiedziony był, jako owca przed tymi, którzy ją strzygą, oniemiał i nie otworzył ust swoich. Z więzienia i z sądu wyjęty jest. Przetoż rodzaj jego, któż by pomógł, albowiem wycięty jest z ziemi żyjących, a zraniony dla przestępstwa ludu mojego. Który to lud podał niezbożnym grób jego, a bogatemu śmierć jego. Choć jednak nieprawości nie uczynił, ani zdrada znaleziona jest w ustach jego. Tak ci się, Panu, upodobało zetrzeć go i niemocą utrapić, aby położywszy ofiarą za grzech duszę swą, ujrzał nasienie swoje, przedłużył dni swoich, a to, co się podoba Panu, przez rękę jego, aby się szczęśliwie wykonał. Z pracy duszy swej ujrzy owoc, którym nasycon będzie. Znajomością swoją wielu usprawiedliwi, sprawiedliwy sługa mój, bo nieprawości ich on sam poniesie. Przetoż mu dam dział dla wielu, aby się dzielił korzyścią z mocarzami, ponieważ wylał na śmierć duszę swoją, a z przestępcami policzą będąc, on sam grzech wielu odniósł i za przestępców się modlił. Dziękuję. Więc widzimy w tym pięknym proroctwie dotyczącym naszego Pana, z jakiego powodu on cierpiał i co było tak naprawdę przyczyną, że cierpiał za nasze winy, za nasze grzechy, że kara, jaka miała spaść na nas, spadła na niego. I dzięki temu my możemy być uzdrowieni i mamy szansę na szczęśliwe, piękne życie w przyszłości. Nigdy by się to nie odbyło, gdyby nie Boża miłość, która dała na ofiarę swojego Syna. Czy można bardziej dowieść swojej miłości niż w taki właśnie sposób? Czy to nabierają słowa jeszcze większego znaczenia apostoła Pawła, bo jednak daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, czyli nieprzyjaciółmi Bożymi, Chrystus za nas umarł. Obok tego, co się wydarzyło, drodzy braterstwo, 2000 lat temu na Golgocie, nie można przejść obojętnie. Ta sytuacja, świadomość tego, co tam się wtedy wydarzyło, powinno rzucić na kolana każdego człowieka. I każdy język powinien wyznać, że Jezus jest Panem, bo On nas kupił. A dzisiaj czyni to tylko nieliczni to czynią. Dlaczego? Ponieważ większość jest w dalszym ciągu tego nieświadoma i nie dociera do nich, co tak naprawdę Bóg dał
jak wielką ofiarę złożył przede wszystkim Bóg ze swojego umiłowanego Syna, jak wielką cenę zapłacił za zbawienie człowieka. Ale wiemy, że nadchodzi przyszłość, która jest blisko przed nami. Jak apostoł Paweł napisze, aby na imię Jezusa, tej przyszłości, zginało się wszelkie kolana istot, które są w niebie, na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. I niech Bogu, Jego Synowi będzie chwała na wieki wieków za tą wielką ofiarę, jaką Bóg zaplanował, a Syn złożył z samego siebie, aby każdy, kto uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Amen.